Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak pozbyć się reklam w przeglądarce. No to tak, włączamy swoją przeglądarkę. Gdy nam się załadowała, najeżdżamy na prawy górny róg, na te trzy kreseczki. Naciskamy, dajemy więcej narzędzi, a potem rozszerzenia. Zjeżdżamy na sam dół i damy pobierz więcej rozszerzeń. Teraz wpisujemy tutaj w wyszukiwarce ad blocker. Adblock. No i dajemy Enter. Tutaj wyskakują nam różne propozycje, ale nas interesują te dwie. Niczym się praktycznie nie różnią, więc ja sobie teraz ściągnę tą, no później sobie ją usunę. Ale to bez różnicy naprawdę. One tak samo działają. No i dajemy pobierz. Gdy nam się pobrała, włącza nam się strona oficjalna ich, ale to nie trzeba na to czekać, usuwamy. Teraz przechodzimy znowu do rozszerzeń i widzimy, że mamy pobrany tutaj adblock. No to teraz możemy włączać, wyłączać, co nam się podoba. Ja zostanę przy jakiejś tam wersji. Nieważne, tutaj możemy usunąć. Jeżeli nam nie pasuje, możemy usunąć. I to by było na tyle tak naprawdę. Dziękuję za obejrzenie. Myślę, że będę regularnie teraz nagrywał. Subskrybujcie, komentujcie albo po prostu zadawajcie pytania, z czego chcielibyście filmiki. Dzięki wielkie, cześć.